No to cześć, robimy dawno wyczekiwany film, czyli odnawianie Szytana, czyli Hobby Horsa, który no swoje to już dożył, więc trzeba troszeczkę go odnowić. I przy okazji pytania i odpowiedzi, które zadaliście miesiąc temu, w końcu znalazłem czas, żeby to odpowiedzieć na te pytania wszystkie. Więc dobra. Co do Szytana, weźmiemy go w międzyczasie odnawiać. Ale tak, pierwsze pytanie. To jest od Kryształowy Koń. Ile lat, miesięcy zajmujesz się hobby horsem? Jeżeli chodzi o ogólne, no to wiem, że od 2019 roku interesuję się hobby horsami. Więc tak. Oj, to będzie ciężkie w ogóle. I tak. A ile lat to sobie po prostu policzcie, bo mi się szczerze nie chce. I tak. Ile masz hobby horsów? W tym momencie posiadam Szytana, Welbenta, Nadzieżdę, jednego konia, tego brązowego, którego mam na sprzedaż, bo teraz mówię bardziej konia, które są na sprzedaż. Więc tam jest A4. Do tego A5, A4, taki, jakby to powiedzieć, rudzielec. I do tego jeszcze mam tego zielonego konia z rogiem. No to jest A3 i jeszcze do tego A5 nie jest niedoszyta do końca, więc jeszcze o nim nie wiecie. Ale będzie to taka hybryda. Koń po prostu z resztek materiałów. Uwielbiam coś takiego robić. A dokładnie zrobiłam. Wyobraźcie sobie, że jest baza, wycinacie konia i tak dalej. I dwa razy wytniecie tą stronę. Dwa razy. A jak przyłożycie, to nie będzie minki do minki, tylko będzie fizelina do minki. I tego się nie da zrobić, bo są dwa takie same strony. Bo trzeba mieć tą stronę i tą stronę, żeby minki było przy minki. I wtedy można zszywać, a nie fizelina. Patrzcie, jakby to było tak. I fizelina. No i... nie da się takiego konia zrobić, więc no zrobiłam taki coś i będą dwie hybrydy po prostu dwóch różnych kolorów, bo już mi się skończył tamten kolor. No i będzie takie dziwne coś. Więc no. Teraz wyrywam jemu powiedzmy takie kawałki z grzywy, z kawałkiem grzywy. Więc no niestety on ma wszystko wszędzie w grzywie. Więc no, to są wszystkie pytanka od Kryształowy Koń. I pozdrowisz, oczywiście pozdrawiam. Nie wiem, jak się czyta Kychyty, więc będę tak mówić. Angel. Pytanie 1. Pozdrawisz mnie na filmie. Pozdrawiam. Ile masz hobby horsów? No przed chwilą właśnie wytłumaczyłam, ile mam hobby horsów, bo idę od tyłu, więc tak jest najlepiej. Ile pieniędzy zarabiasz przez YouTube? Niestety nic jeszcze w tym momencie, bo nie zrobiłam kryterii, więc jak zrobię tam kryteria, to są takie kryteria, które są obowiązkowe na YouTubie. Po pierwsze trzeba mieć 100 tysięcy subskrybentów i ja już je mam i jest nic. Ale do tego są jeszcze dwie inne kryteria, czyli wyświetlenia, ile kto godzin ogląda. Ja muszę nazbierać 4 tysiące godzin oglądalności, to nie ma opcji. Może dlatego, że bardzo rzadko filmy daję, ale może też rzadko, że ktoś je ogląda w ogóle. Więc no, więc dlatego nawet jak się nudzicie, zapraszam do oglądania. Brakuje mi tylko 3000. 3500 dokładnie. O, tylko 500 zrobione. Więc to jest naprawdę malutko. Nie da się na moim takim małym kanale, no nawet kryterii nie mogę zrobić, no. Ale przynajmniej jest lepszy niż ten poprzedni kanał. A ja się dalej z tą krzywą bawię. Więc tak. I ile zarabiasz z YouTube'a i hobby horsów? No z hobby horsa to też krocie, to nie są duże pieniądze. Nie da się zarobić dużych pieniędzy z rękodzieła. Ale zawsze, bo powiedzmy takie kieszonkowe jest. Dobra. Będziemy go teraz... Wy widzicie? Widzicie. Mam szczotkę taką dla kota powiedzmy. Czasem jest czesany kot, czasami koń. Co to za różnica? Jedno i drugie zwierzę. Tylko trzymam, żeby nie wyrwać grzywy, bo ona już tak jest leżąca.
A nie mam, nie wiem, gdzie mieć moją szczotkę, moją starą szczotkę, którą też używałam do koni. Ale to są wszystkie pytanka właśnie od Angel. I tak, kolejna osóbka. Trochę ten chaotyczny ten film. Ale kolejna osóbka to jest Lena Anastazjak 5643. Czy jeździsz jeszcze na hobby horsach? Jeżdżę, ale bardziej latem, bo zimą to mi ciężko w ogóle wyjść gdzieś. Czy wy też macie problem, że wam zawsze zimno i nie wychodzicie, powiedzmy, gdzieś, gdziekolwiek? No, ciężko iść, nie wiem, do szkoły czy do pracy w ogóle. Ja po prostu zamarzam na ulicy, więc niestety nie jeżdżę, bo prędzej zamienię się w bałwana niż będę jeździć. Więc tak to wygląda. To, że wyrywam mu włosy, to wszystko jedno. Ja mu po prostu kołtuny wyrywam. Więc no, on i tak ma włosy rozczesane. Więc jeżdżę, ale bardziej latem. Po prostu nawet zimą nie myślę, żeby wyjść z końmi. Moje konie też są ciepłolubne i nie będą wychodzić na zimno. Dobra, kołtuny powyrywane. Czy wkurza cię kichy ty szelwy? W ogóle nie wiem, o co z tą szelwy chodzi. Ja widzę czasami kłótnie, gdzie ludzie mówią takie, lubisz ją, tam coś tam. Czy wkurza cię takie. Ja szczerze mówiąc, gdzieś tam ją zaczęłam oglądać, w sensie gdzieś mi się tam wyświetlała na tym. Na YouTubie mi się zaczęła wyświetlać. Teraz już mi się nie wyświetla, ale jak mi się wyświetlała, to coś tam. Czekajcie, bo wy konia nie widzicie. O, teraz widzicie konia. To coś tam. Coś oglądałam, ale tak poza tym to naprawdę ja nie wiem, o co chodzi z tą szelwą. Więc jeżeli ktoś chciałby wytłumaczyć mi w komentarzu, to zapraszam. Można po prostu tłumaczyć, bo ja nie wiem. Jakby się chciało, to się nie wie po prostu. Wyrównujemy mu włosy. W ogóle. Te resztki. Ogólnie z racji, że to jest mój koń prywatny i ja go sama zrobiłam, to mi jakoś nie szkoda uciąć mu włosów do połowy. Nawet jak mu końcówki obcinam. Ja wiem, że mu nie rosną i tak dalej, ale ja z tego mogę sama jeszcze naprawić. Mam tą samą włóczkę w ogóle, więc mi tam nie szkoda, ale wam nie polecam szczerze obcinać włosów. Albo że są takie kołtuny jak u szetana, to jak najbardziej. Trzeba mu grzyby za chwilę doszyć. Więc sobie te włosy, które mu to wszystko, to są jego włosy. Wygląda jak kurz. Kawałki, które miał, to są kawałki od kantarów, które miał zaplątane w grzywie. One są częste, bo ja często robię właśnie na nim akcesoria i to wszystko jest tam. Włóczkę nawet. Czemu ty znowu włosy wyrwałeś? Poważnie? Możesz zostawić tego konia, ten? On w ogóle jest koniem, który gryzie każdemu zawsze gdzieś tu w pysku. Musi mieć czyjąś grzywę. Najczęściej welbenta. Bo on jest szary, więc jakim cudem ma białą albo czarną włóczkę? Przestaniesz? Więc tak. Dobra. Idę sobie po nici. Więc dobra, mam nici, a kolejne pytanie. Pozdrawisz mnie? Tak, pozdrawiam. W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy mi tutaj dali komentarz. I nie tylko. Czy będzie film z treningu albo z terenu? No, jak się prawdopodobnie zrobi cieplej, to zacznę gdzieś wyłazić, bo tak to ja mówię. Ja nie wychodzę, ja jestem cieplolubna i wyjście gdzieś to jest dla mnie tragedia. Tak, biała nić, bo mi to nie przeszkadza, to i tak mój koń. Więc koń, którego ja mam na co dzień dla siebie, to jakoś mi nie przeszkadza. Ja go po prostu odnawiam. Ale głównie polecam używać tej samej nici. Tutaj w ogóle szetan był. Patrzcie, jak ja nie miałam wcześniej nici poprawnych, to on jest tu zeszytą niebieską. Jest teraz białą. Czemu by nie? Ja mam w ogóle strasznie ręce, tą rękę. Strasznie mam podziurawioną. Igły mnie zaatakowały. I strasznie mnie boli, dlatego będę to delikatnie zszywać.
Ale no. Treningi w ogóle będą i te tereny i tak dalej, ale musi się po prostu zrobić ciepło. Czyli gdzieś latem, powiedzmy, wiosną, jak się już będzie po prostu robić ciepło, ja zacznę bezpośrednio wyłazić ze swojego bunkra, że tak to nazwę. No po prostu, no i zimno mi teraz, żeby gdziekolwiek, cokolwiek robić z hobby horsami i nie tylko. Dobra, pytanie kolejne od. Jakie słodka nazwa? Klopsik 4081. Ile masz lat? Mam skończone 23 lata. I jaki jest rekord skoku na hobby horsach? To jest około 30 cm, bo ja nie skaczę. No po prostu nie skaczę i koniec, kropka. No takim jestem człowiekiem. Niby lubię skoki jako dyscyplinę jeździecką, ale jednocześnie. Przy przeszkodzie mam takie coś, że się po prostu boję, że wlecę w tą przeszkodę. I normalny człowiek by wleciał w tą przeszkodę. Normalnie, no spadnie to spadnie. A ja mam takie, że się potknę i coś się stanie, więc rzadko skaczę. Moja jazda to jest bardziej jazda spacerkiem na tym hobby horsach, bo czemu by nie? Starośnie radość. Więc tak niestety wygląda. No. To jest w ogóle połowa pytań, więc chyba resztę odpowiemy na następnym filmie, a ja przy okazji za ten czas zszyję tą grzywę. No to widzimy się w kolejnej części.